출근 화이팅. 아 싫어. 출근하기 싫어. 화이팅. 돈 벌어야지. 어쩔 수 없어. 마음에 niedzielę. Godzinę 6 rano. Pojedziemy na spacerek. Kacia. Kurę, jogi gada. Hej wszystkim, tu Pyra w Korei. Witam was w kolejnym daily vlogu. To będzie vlog dwudziąkowy. Taki niezwykły dwudziąkowy, ponieważ dzisiaj jest niedziela. Jutro będzie poniedziałek. Dzień dobry, Sohee. Dzień dobry. I jak sami widzicie po tytule, mam dla was duże ogłoszenie, ale to na końcu filmiku, myślę, z tydzinem. A tymczasem spędzicie ze mną dzień, dwa dni. Dzisiaj niedziela, ale wczoraj miałam dzień lenia, więc dzisiaj musimy troszeczkę się poruszać. Muszę posprzątać, poorganizować sobie kuchnię. Pójdziecie ze mną do Daiso i opowiem wam troszeczkę o diecie, na której jestem, ponieważ wrzuciłam coś na Instagrama i to wywołało niemałą burzę. Dostałam bardzo dużo pytań od was, więc chciałam na nie odpowiedzieć. Najpierw się wybierzemy do Daiso, bo muszę kupić parę produktów chemicznych do sprzątania właśnie, bo mi się pokończyły. No i pójdziecie ze mną do Daiso i na ryneczek. Do zobaczenia tam. W ogóle sobie pewnie myślicie, jaka ta Pyra jest pracowita. O 6 rano wstaję, w ogóle spacery jakieś robię, zaczyna dzień. A prawda jest taka, że o 7 rano wróciłam z tego spaceru i spałam do 10, także spokojnie, aż taka zajęta nie jestem. Jestem zajęta, ale w miarę przyzwoitości. W miarę przyzwoitości? Tak. Chyba. W każdym razie chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z mojej nowej fryzury. Naprawdę nic nie trzeba z nią robić, a ładnie się układa. I jak sami widzicie, idziemy do Daiso. No, już po Daiso. Daiso za mną, jak widzicie. I idę teraz na ryneczek, do marketu, kupić makaron gryczany. Ponieważ od paru dni mam ostrą fazę na zimny makaron gryczany z takim sosem. On jest lekko taki słodkawy trochę, słony, z lodem i z rzodkwią się go je. No i mam ciężką fazę i mimo tego, że jestem na diecie, myślę, że jeden posiłek mogę taki zjeść. Zresztą to jest makaron gryczany, więc chyba nie tak źle. Pokażę wam, jak to się robi. Także jeżeli będziecie mieli składniki w domu, to też możecie zrobić. W większości trzeba kupić niestety składniki w sklepie azjatyckim. Dobra, kawusia jest, możemy działać. Chciałam najpierw sprzątać i w ogóle tutaj, widzicie, akcje robić jakieś organizacyjne. Nie. Najpierw zjemy sobie ten memil soba, czyli ten makaron gryczany na zimno i zobaczycie, jak się go robi ze mną. Ogólnie ja kupiłam taki zestaw, ale nie musicie tego robić, to można wszystko osobno. Chodzi nam o taki makaron. Tutaj mam takie różne płatki, ale to można po prostu wziąć cebulkę, dymkę, pokroić w drobne kawałeczki i to też wystarczy. I kim, czyli wodorosty suszone, prasowane. To jest sos, on się nazywa memilion, czyli właśnie do tego zimnego makaronu, ale można też użyć specjalnego sosu, który jest sprzedawany osobno właśnie do tego zimnego makaronu. Ten zimny makaron wygląda w ten sposób. Rzodkiew. Taki mniej więcej kawałek sobie zetrę, bo to trzeba zetrzeć, więc widzimy się, jak już to zetrę, jak ugotuję makaron i będziemy już wszystko układać razem. I tak to wygląda, rzodkiew odciśnięta z wody. Myślę, że z naszych polskich małych rzodkiewek również się to da zrobić. Po prostu obrać czerwoną skórkę, ponieważ będzie ostra, i zetrzeć na taką, widzicie, miazgę wręcz.
Zapytacie pewnie, jak to się teraz je osobno w miseczkach i w ogóle. Ogólnie ja to zrobiłam tylko dlatego, żeby pokazać wam, że to ładnie wygląda, a tak naprawdę zrobimy po prostu wymieszanie z poplątaniem, czyli wsadzimy ten makaron do tego sosu. Ogólnie można to brać na przykład pojedynczo trochę makaronu i maczać w sosie i tak jeść, ale wiecie co? Nie chce mi się. Więc robimy tutaj taką operację. Mieszu, mieszu. Smacznego! Powiedzmy, że trochę ogarnęłam. Jestem mega zmęczona. Jest godzina prawie 15, więc 3 godziny dobre nad tym pracowałam. I chciałam wam w ogóle opowiedzieć o tej diecie, bo obiecałam, że wam opowiem. Więc kojarzycie ten folder? Kupiłam dietę od Dr. Lifestyle. Link będziecie mieć w opisie. To nie jest filmik sponsorowany. To jest po prostu dieta, którą stosowałam już 4-5 lat temu, jak się odchudzałam. I teraz znowu się odchudzam. Ale ja się nie odchudzałam, bo chcę być szczupła jak Koreanki czy coś takiego, tylko po prostu dla zdrowia. I pytaliście mnie na Instagramie, bo wrzucałam parę dań z tej diety, dlaczego jestem na diecie, to już wiecie, i dlaczego dieta polska, dieta polskiej dietetyczki, a nie koreańskiej dietetyczki czy dietetyka. Więc ja to już wyjaśniałam kiedyś, bo robiłam serię o dietach w Korei i o tym, jak się odchudzają Koreańczycy, Koreanki. Ciężko jest od diety w Korei, ponieważ Koreanki odchudzają się ekstremalnie. To znaczy, to są diety 1000 kalorii, to są diety mega niezdrowe, na których tak, chudnie się, ale później przychodzą zaburzenia odżywiania, albo efekt jojo, albo zaburzenie gospodarki hormonalnej. Także ja tego nie chciałam nigdy, dlatego ja się odchudzałam raz w Korei według zaleceń trenera personalnego i to była tragedia. Oczywiście jojo przyszło ponad 12 czy nawet 14 kilo wtedy przytyłam po tym, jak schudłam, więc właściwie ważyłam więcej niż przed jego dietą, także ja podziękuję. A w 2017 roku, jak schudłam, tak utrzymywałam to przez prawie 5 lat, 4 lata ponad, utrzymywałam tę wagę, tylko teraz, wiecie, w zeszłym roku ten e-book wyszedł, no i tak wyszło, że jest rozpiska na tydzień, mam rozpiskę na tydzień, na ile kalorii, ja sobie kupiłam 1500 kalorii, to jest za mało kalorii dla mnie, ale ja specjalnie to wzięłam i zaraz wam wyjaśnię, dlaczego ja mam za mało kalorii, ja powinnam jeść, żeby się odchudzać, około 1700-1800 kalorii. Ale wzięłam 1500. Dlaczego? Dlatego, że te diety są super dla was w Polsce, bo możecie sobie kupić wszystko, czego potrzebujecie w Lidlu albo w Biedronce. W Korei nie ma Lidla, nie ma Biedronki, więc ja muszę kombinować, zwłaszcza, że dużo tych produktów jest mało dostępnych i pytaliście mnie, czy sobie jakoś radzę. No jakoś sobie radzę i robię tak, że biorę tę rozpiskę, patrzę, co będę jadła w danym tygodniu. Przy tych jadłospisach są w ogóle zamienniki, więc mogę na zamienniki patrzeć, ale też są listy zakupów. Czekajcie, pokażę wam, jak taka lista zakupów wygląda. Co kupić, w jakiej ilości. I robię sobie rozpiskę normalnie na papierze, czego potrzebuję. To nie jest tak w Korei, że mogę sobie iść do Lidla czy do Biedronki. Nawet w tych dużych marketach typu Imart często produktów nie ma, więc na przykład rzodkiewki, które się pojawiają w jadłospisie, które wy możecie kupić na pierwszym lepszym ryneczku. Ja musiałam sprowadzać z internetu i kupiłam za jakąś straszną cenę, chyba 40 zł za kilogram. Tak samo serfeta musiałam kupować z internetu, kupowałam z internetu pomidory suszone w oleju, bo takich rzeczy po prostu w Korei nie ma dostępnych w zwykłych sklepikach takich, wiecie, osiedlowych czy na ryneczkach. Robię sobie zakupy w Imarcie, to mi przychodzi pan po prostu pod drzwi i podstawia o godzinie, nawet do 6 rano, jutro może mi przyjść. W ogóle w Korei nie ma skyrów. Wiem, że teraz jest szał w Polsce na skyry. Nie ma skyrów. Nie widziałam czegoś takiego jak skyr w Korei, więc bez tego sobie radzę. I jeszcze na koniec, koreańscy dietetycy. Pytaliście mnie o to, dlaczego nie koreański dietetyk?
nie spotkałam się z czymś takim jak koreański dietetyk, tak jak w Polsce mamy dietetyczkę, wpisujemy sobie w Google albo na Facebooku, wam wyskakuje reklama czy coś, dietetyczka, dietetyk pomoże wam ułożyć dietę albo ma gotowe diety, tak jak właśnie doktor Lifestyle. Nie ma czegoś takiego. Są albo jakieś takie skomplikowane programy, ja o tym robiłam w ogóle filmik, bo poszłam na konsultację 2 lata temu bodajże do takiej instytucji i tam zrobili mi konsultację, jak powinnam jeść i że chodzić do nich na zabiegi. I dzięki temu bym schudła, a to kosztowało kilka milionów won miesięcznie, chyba 2 miliony miesięcznie. Także no 6-7 tysięcy złotych miesięcznie chodziłoby się na takie zabiegi i tyle by kosztowała nas dieta, a nie powiedzmy 600-700, może nawet 1000 złotych na jedzenie miesięcznie na tej diecie i cześć. A tacy dietetycy, czyli osoby, które są z wykształceniem dietetyka, tak, i pracują w zawodzie dietetyka w Korei, nie zajmują się takim indywidualnym dobieraniem diet dla populacji, tylko pracują w różnych na przykład instytucjach typu szkoły, więzienia, domy spokojnej starości, tego typu rzeczy i tam właśnie te jadłospisy, które się pojawiają, są układane przez dietetyków. Z tego co kojarzę, jak próbowałam robić tę serię o dietach w Korei, jak wyszukiwałam różne informacje, to nie było żadnych, tylko ewentualnie jakieś cateringi z sałatkami, czyli naprawdę 3 razy dziennie się jadło sałatkę plus pierś z kurczaka plus słodki ziemniak. I tak wyglądała dieta koreańska. Jedna znajoma właśnie opowiadała, że ona się tak odchudzała przez 1,5 roku i schudła chyba 20 albo 30 kilo. Także no, robią tak. Tylko że to niekoniecznie jest zdrowe. Więc ja nie polecam wam odchudzać się jak koreanki. Zresztą był cały filmik o tym, jak odchudzają się koreanki. Zobaczcie sobie tam przykłady. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w związku z tymi dietami, czy z dietami w Korei, jak się koreanki odchudzają, to poza tym filmikiem, który wam rekomendowałam, to jeszcze możecie oczywiście zadawać pytania w komentarzach. Sohi ma dzisiaj dzień zwiedzania cudzych blokowisk. Tak jak widzicie, jesteśmy na starym blokowisku. Tu za mną są nowe bloki, tam jest ładnie, a tutaj mamy takie starsze blokowisko. To takie 30-40-letnie bloki w Korei, to już są stare bloki. Te konkretne tutaj nie mają wind, mają 5 pięter, na polskie 4 piętra. Miejsc parkingowych oczywiście brakuje, więc na przykład parkują obok. O, a do takiego pudełka wrzuca się zużyte baterie. Sohi! Sohi! Kacia! Annyeong! Teraz wam pokażę Sohi. Kacia! Boi się kota. Annyeong! Kacia! Dzień dobry. Dzień dobry. A직 오늘 아닌데 아침에는 보여줬어 출근하는 모습. 퇴근했다. 근데 지금은 기분이 완전 달라졌어. 행복. 여튼 알려줘. 왜? 근데 왜 공지까지 해야 돼? 몰래 갔다 몰래 오면 안 되는 거야? 막 공항에 막 이렇게 막 또 아 그거 돼, 아니야. 플랜카드인 거 아니야? 아니야. 왜 안 함? 뭐 하는지 안 알려줬잖아. 아, 이쯤 되면 눈치 챘겠지? 아니 내가 어차피 제목에 넣었어. 아 그래? 7월 말에 저기 폴란드 놀러 갈 거야. 신혼여행 겸 가는 거야. 아니잖아. tak, jedziemy do Polski 23 lipca, jesteśmy tylko do 1 sierpnia, 8 dni. 이동 시간 포함하면 열흘이긴 한데. 근데 뭐 이렇게 폴란드에 있는 기간은 길어요, 8일. 8일이겠지. 포즈나니에서 만나자, 그러면. 아마 미팅 뭐 그런 건 짧게. 근데 팬미팅 하면 뭐 하는 거야? 너 해봤니? 나 해봤지. 그럼 뭐 해? 나 그냥 일단 뭔가 이렇게 얘기하고 그 다음에는 Q&A 하는 거지. 몇 시간이나? 사진 찍고 뭐 한 두세 시간 있었던 걸로 기억나는데. 술 마셔? 아, 술 안 마셨어. 술 왜 안 마셔? 미성년자도 많으니까. 그렇게 따위. 잘생긴 태진이를 만나게 해줘야 되는데. Więc widzimy się, mam nadzieję. Niestety tak krótko wyszło, ponieważ tydzień tylko tyle może wziąć urlopu. 5 dni dostał urlopu, także wiecie, ale to i tak było z bólami. I nie da się po prostu
tego przeskoczyć, więc jedziemy na tydzień. Będę Was informować dalej tu na YouTubie, we vlogach i też na Instagramie, jeżeli coś się pojawi nowego. Jeżeli znacie jakąś fajną miejscówkę w Poznaniu, gdzie moglibyśmy ten fan meeting zorganizować, no to dajcie znać w komentarzach na dole. 한국 음식 같은 거 해도 되겠다. 내가 떡볶이하고. 한 그릇에 만 원. Dobra. Do jutra, słuchajcie. Pa, pa. Pa, pa. Dzień dobry, kochani. Witam w dniu drugim vloga. Dzisiaj nic specjalnego się pewnie nie będzie działo, więc będzie krótko i zwięźle. Pokażę Wam, co jem cały dzień na diecie w Korei. Na polskiej diecie w Korei. To są pieczone płatki owsiane z borówkami. Moje śniadanie wygląda tak. Mamy tę pieczoną owsiankę z borówkami, którą podgrzałam sobie w mikrofali. Jedno kiwi. Mamy jogurt naturalny o zaniżonej zawartości tłuszczu z pokruszonym jednym orzechem włoskim i kawałkami mango. I to jest najlepsze. Syrop czekoladowy. Zero kalorii. To teraz pokażę Wam obiad. Makaron pełnoziarnisty z kurczakiem, z pesto, z pomidorkami koktajlowymi i z parmezanem. Myślę, że całkiem spoko. I to jest jedna porcja, a druga porcja jest na jutro. Super. Annyeong, Sui! Annyeong! Moje popołudniowe warunki pracy, ponieważ tydzień poprawia mi kabel do internetu. Tak musi iść do pokoju, słuchajcie. Bo niestety Wi-Fi jest dosyć słabe w tamtym pokoju, więc tak sobie idzie, aż tam do drugiego pokoju i tydzień tam działa. Dlatego też dzisiaj z asystentką działamy z takiego miejsca pracy. Da się? Da się. Kawusia do pracy. Latte. Na kolację eksperyment. Maśkie dysy. Iwo sosy jak. Maja. Pure mognę godzie. Na burygesso, ta do igo. Siromia. Bysyn maśnie do bulla. Mogu bajedzi. Więc mamy tutaj ciecierzycę i bataty. I cebulę. I sos do tego. Kogumamaiso. Masz kiedy sejo. Słuchajcie, wcale nie jest złe. Spróbowałam. Dobre. To jest noga tydzina. To jest tyle, jeżeli chodzi o to, co jem w ciągu dnia. I tylko tyle Wam chciałam pokazać. Tego jest dużo. Normalnie byłoby jeszcze jedno danie, ale ja to zastąpiłam sobie kawusią oczywiście i większym śniadaniem, więc ja po prostu sobie robię taką interpretację bardziej, tak jak mówiłam. I to tyle, jeżeli chodzi o ten vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w Polsce. Do zobaczenia w Polsce. Polandy sobajo. Polandy sobajo. Dzień dobry. Do zobaczenia. W Polsce. W Polsce. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i pa, pa!